kochani, witam was w tym nowym vlogu. Jest godzina 10:13, jest niedziela. Ja właśnie na szybciutko muszę dokończyć się szykować. Stałam godzinę temu i powiem wam, że potrzebowałam czasu, żeby się dobudzić, dlatego że wczoraj właśnie była Azja Express i oczywiście sobie obejrzałam. Poszłam się wykąpać, miałam zamiar iść już spać. Mojej mamy nie było, bo była na urodzinach i po prostu sobie to nagrała. Jak wróciła do domu, to już było późno. I oczywiście zachciało się jej obejrzeć od razu tą Azję. Mi się zachciało jeszcze raz to obejrzeć, więc skończyło się tak, że poszłam spać gdzieś o 3:00. Ja właśnie wychodzę na śniadanko, dosyć późne śniadanko z Lorencem. Lorenzo właśnie wrócił. Nie widziałam go już od tygodnia, dlatego że nasze studia kompletnie inaczej działają. Ty sobie muszę zrobić warkocza. Moje polegają bardziej na wykładach i no po prostu na lekcjach takich siedzonych. A Lorenzo już ma pierwsze godziny w szpitalu, więc ten cały tydzień już pracował w szpitalu. Oczywiście też wolę sobą skarbunio z krzywymi zębami. Skarbunio z krzywymi zębami. Dzisiaj Lorenzo również ma mecz, więc prawdopodobnie będę musiała też iść na ten mecz co niedzielę, co kilka niedziel. Ta tortura mnie czeka. A kiedy giochi ora? Alle 3. Contro? Sorano. Va bene, va bene. Va bene. Di color topi. Na koniec ja postawiłam na kucyka. Niestety nic nie mogę zrobić. Od już jakiegoś czasu czuję się lepiej w związanych włosach i nic nie mogę z tym poradzić. Ti sei preso? Caffè e ciancino col crudo. Ciancino, un termine più easy, no? Schiaccino. A ja mam, kochani, moje ulubione śniadania, mianowicie cappuccino i cornetto con la marmellata. I got you. Everybody else makes me feel small. Jestem już w domu. Za godzinę zaczyna się mecz Lorenzo. Właśnie zjadam obiad. Ale słuchajcie, mam chwileczkę relaksu. Olek ostatnio kupił sobie komputer do gamingu. Ja nigdy nie miałam takiego czegoś, bo oczywiście nie jestem jakimś wielkim graczem. Ale ci, którzy dobrze mnie znają, to wiedzą, że mam taką manię grania w Simsów. Nigdy właśnie nie miałam takiego porządnego komputera, więc zawsze grałam sobie albo na MacBooku, albo na no po prostu laptopach. I zawsze te gry mi się ucinały. No po pół godziny już po prostu trzeba było wyłączyć tę grę. A teraz mam porządny komputer, dzięki Olek. Mam porządny komputer i mogę sobie troszkę pograć. Mam tutaj moją rodzinkę, mój domek. Musiałam zacząć od początku, niestety, ale... Ha! Tak się cieszę! A czemu to, jak się tam mówi Nike w Ameryce? Nike? A czemu tak dziwnie właśnie? Tak czytają. Oni wszystko mówią dziwnie, nawet Versace. Versace. Versace nie va bene. I nawet zrobili ten reklamę. It's not Versace, it's Versace. Ale Nike. Chyba Nike mówił? No. Właśnie moim takim marzeniem by było nagrywać gamingowe filmy. Mimo, że ja z gamingu nie wiem tak naprawdę nic. Znam się tylko na właśnie tych Simsach, bo gram od lat w nie. Naprawdę. Ale to tak czasami sobie myślę, kurczę, jak fajnie by było naprawdę
nagrywać właśnie filmy z Simsów, ale wiem, że nikogo by to nie interesowało, więc tego nie zrobię, nie przejmujcie się. Ale no, czasem tak sobie myślę. I teraz tak mi się też przypomniało, że ja wyrosłam na YouTubie i te Simsy chyba też wzięłam z YouTuba właśnie. I pamiętam, że oglądałam codziennie te seriale z Simsami, kto ma to wie, te 100 dzieci challenge, coś takiego. I oglądałam właśnie to na kanale Grampaula, coś takiego. I uwielbiałam ją. I Banshee Zuzanny Boruckiej. Uwielbiałam właśnie kanały na YouTubie. Ja już właśnie w aucie, jadę po moje przyjaciółki i idziemy razem właśnie na mecz Lorenza. Całe szczęście mamy dobre przyjaciółki, które ze mną spędzą te 2 godziny. No a później już po meczu to tak tradycyjnie jest taka tutaj fajna, takie fajne miejsce, które po prostu kroi pizzę, no i sprzedaje pizzę na kawałki, więc my tam zawsze szybko już od razu po meczu idziemy, zamawiamy to co chcemy, siadamy, bo później cała drużyna zbiera się w to samo miejsce i rozmawiają sobie o meczu, śmieją się czy płaczą w zależności od wyniku tego meczu, więc tak dzisiaj spędzę mój dzień. Czy wy też macie taką przyjaciółkę, która za każdym razem się spóźnia? Siedzę sobie i czekam już od 10 minut. Masakra. W końcu! W końcu! Perché non si apriva? Sai che 10 minuti che sono qua? Holla, holla. Certo. O, grazie. Słuchajcie, mi się połamał paznokieć i tutaj już mi tak troszkę tańczy, więc poprosiłam. Che hai fatto? Dzięki. Oddio, metti anche te la colla. Vero. Così lo salvi. Ciao. Tu sei un nuovo personaggio, tipo sì. Una nuova figurina che scopri nella collezione. Sì, sì. Piacere Arianna. Piacere Arianna. La mia prima partita con questi cuori spettacolari, perché vedi, si sente anche sotto. Bello, bello. Bello. Co si dzieje, co si dzieje? Che succede Ari? Non lo so. Che sta succedendo? Widzicie? Ten niebieski to Lorenzo. Ten niebieski to Lorenzo! O nie. Źle poszło. Gol! Lorek zrobił gola! Co tu się dzieje? Ti piace, Ari? Si, si, è iniziato bene. Who judge before they know somebody, I just feel at home, yeah, yeah. You like to take things slow, never stressing anybody, that's just how I roll, mm-hmm, yeah. Some people might say I am afraid, but I just... Ah, ma questo è il rigore! Chi lo sta a far sto rigore? Dio, dai, vi prego. Fine. Mecz się zakończył i idziemy teraz coś zjeść. Jak widzieliście, drużyna Lorenza wygrała, więc się cieszył. Bardzo się cieszę też z tego powodu. Nawet nagrałam ostatni kawałek, dzięki któremu wygrali. Nie wiem, jak to się nazywa,
nie znam się na tym, ale cieszę się, że to nagrałam. Kochanie, już jestem w domu. O, to uczucie, jak się ściąga kucyk po całym dniu. Wróciłam już do domu, zjadłam kolację. No i właśnie to była taka moja typowa niedziela. Ja właśnie zazwyczaj zawsze tak spędzam niedzielę, więc chodzę właśnie sobie na śniadanie z Lorencem i z Tobim, a następnie chodzę na jego mecze. Teraz właśnie szykuję się już do łóżka, będę zmywać makijaż następny rytuał mojej niedzieli to jest oglądanie programu z moją mamą. Właśnie teraz będziemy się kładły do łóżka i będziemy oglądać Amici, mianowicie taki typowo włoski talent show, chyba najbardziej znany, jaki jest we Włoszech, dlatego że wiele ludzi też z zagranicy przyjeżdża właśnie, żeby brać w nim udział. No i po prostu my sobie go oglądamy, lubimy to oglądać. Nie mamy jakiejś pasji do muzyki ani do tańca, ale lubimy to oglądać i co niedzielę właśnie oglądamy, bo w niedzielę jest odcinek, leci on gdzieś tak po południu, a my już go sobie puszczamy spokojnie wieczorem. Zrobię sobie teraz właśnie taką moją typową rutynę wieczorową i może wam pokażę. Jako pierwsza sprawa zmywam makijaż żelem, tym z Neutrogeny Hydro Boost. Pokazywałam go wam również w moim morning routine we Florencji, bo mam właśnie ten żel i we Florencji i tutaj. I po prostu super mi on się sprawdza, bo szybciutko zmywa makijaż, a ja nie przepadam za wodą micelarną ani takimi rzeczami. Po prostu wolę sobie szybciutko żelem zmyć wszystko i najlepiej mi się to sprawdza. Następnie przemywam sobie jeszcze raz twarz, żeby tak ją jeszcze bardziej doczyścić. Tutaj mam akurat żel, który jest wygładzający do skóry szorstkiej, z grudkami i suchej, więc mojej skóry. Ja mam taki problem z cerą, dlatego że moja skóra jest bardzo, bardzo sucha. Ale do tego mam też właśnie jakieś tam niedoskonałości, więc tak sobie mieszam. Czasami na przykład nakładam coś bardziej nawilżającego, a następnego dnia coś takiego, co wysusza mi te moje niedoskonałości, więc... Boże, jak jestem zaczerwieniona tutaj. Więc tak muszę to sobie dzielić, bo nie wiem naprawdę, jakich produktów używać do takiej cery, bo wiele ludzi mówi, no do skóry mieszanej, ale wtedy mi to tak nie nawilża mojej cery, bo naprawdę ja mam okropnie suchą cerę, bo ja muszę używać jak najbardziej nawilżających produktów, jakie są dostępne. Jak na przykład przez 2 dni sobie nałożę kremu nawilżającego na moją twarz, to już w okolicach nosa, ust i no ogólnie tej strefy, to po prostu skóra mi schodzi. Ja naprawdę po tym żelu czuję normalnie taką gładziutką buzię. Naprawdę to działa. Następnie przychodzę sobie do toniku. Używam tonik z Bielendy Blue Matcha. Również Bielenda Blue Matcha, a to jest serum właśnie korygujące, zwężające pory. Ogólnie przepraszam za ten brzydki widok, ale straciłam paznokcie. I mam nadzieję, że inne mi dotrwają. Właśnie widzieliście, że dzisiaj sobie przyklejałam tego super glue, dlatego że połamał mi się żelowy paznokieć, ale mój pod spodem, bo to są wszystkie moje paznokcie, one są tej długości, nie połamał się. Więc mi to tak latało troszkę i przykleiłam to, żeby mi się ten mój pod spodem też nie połamał, bo ta połamał mi się po prostu w połowie, więc jakby mi się połamał mój, to już by to było do nieodwrotowania, normalnie bym miała mięso na wierzchu, więc mam nadzieję, że mi to dotrwa. Mam paznokcie 19, więc jeszcze no kilka dobrych dni. Krem, to jest super krem, on jest z Ketapil. Tak to się czyta. I to jest lipoaktywny krem nawilżający. Skóra sucha, bardzo sucha i wrażliwa. I to jest właśnie to nawilżenie do 48 godzin. I powiem wam, że on jest naprawdę rewelacyjny. Ogólnie te kremy były olka do jego też problemu ze skórą. Ale jak je wypróbowałam, to kurczę, no...
To jest super. I według mnie są lepsze do mnie, bo jeszcze mnie ten okres właśnie taki bardzo problematyczny z serą, tak jak ja miałam, niestety u nas to jest genetyczne. I no taki nawilżający krem to myślę, że jest o wiele lepszy dla mnie. Mimo tego on też to używa, ale na pewno jak mi się skończy te produkty, to będę musiała jeszcze raz je zakupić, bo naprawdę są rewelacyjne. I to by było na tyle. Się prezentuje właśnie moja wieczorna rutyna skincare. Tak to jest, jak się nie ma statywu. Nie wiem, czy wam to pokazać, gdzie ja trzymam aparat. I na tym stał mój aparat. Tutaj na górze. Proszę bardzo, dwa pudełeczka, lakier do włosów i balsam do ciała. Everybody else makes me feel small.